Witam wszystkich, z tej strony Towarzysz Piotr, Radio Antykapitalistyczne. Jest z nami Mateusz Piskorski. Cześć, witam wszystkich. Tematem dzisiejszej audycji jest Karabaski Węzeł. Przyznam z góry, że jestem dość zielony w tym temacie, więc może po prostu od razu oddam Ci głos, żebyś opowiedział, o co właściwie chodzi. Słyszymy ostatnio w mediach jakieś takie szczątkowe, oczywiście bardzo ogólnikowe informacje na temat konfliktu. Niektórzy twierdzą, że już wojny, inni twierdzą, że potyczek pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem na Południowym Kaukazie. Rzecz dotyczy oczywiście Nagornego Karabachu, czy tłumacząc na polski Górskiego Karabachu, który jest jednym z tak zwanych państw nieuznawanych. Państw nieuznawanych, których po rozpadzie Związku Radzieckiego pojawiło się na tym obszarze dawnego Związku całkiem sporo. Przypomnę, że to są takie podmioty jak Naddniestrze, jak Republika Naddniestrzańska, formalnie będąca częścią Mołdawii, a tak naprawdę mająca własne struktury państwowe. To jest Abchazja i Osetia Południowa, które zdaniem części opinii międzynarodowej są częścią Gruzji, a zdaniem Rosji są niepodległymi państwami. Rosja ich niepodległość uznała po wojnie 2008 roku. Wreszcie te najnowsze państwa, o których prawie wszyscy słyszeli, czyli Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe na wschodzie dawnego terytorium Ukrainy. Więc takich miejsc jest sporo. Jednym z nich jest właśnie ten Górski Karabach, region, o który teraz toczą się starcia ormiańsko-azerskie, o których sporo słyszymy. Słyszymy w takim kontekście, że jak niektórzy uważają, tam może wybuchnąć konflikt na szerszą skalę, konflikt co najmniej regionalny, a niektórzy nawet obawiają się tego, że może to być jakieś zarzewie w przyszłości czy zalążek konfliktu niemalże globalnego. No ale do tego zaraz przejdziemy. Zacznijmy od historii tych wszystkich problemów, w tym historii problemu z Nagornym Karabachem. Znaczy, zacznijmy od tego, że to, co się dzieje w takich miejscach jak Karabach, Karabach jest takim książkowym tego przykładem, to jest ilustracja zwycięstwa nacjonalizmu, a nawet takiego etnonacjonalizmu skrajnego nad ideą radziecką, nad ideą wspólnego państwa radzieckiego. I wszelkie problemy, które w takich miejscach się pojawiały, pojawiły się dopiero pod koniec funkcjonowania ZSRR. Przez wiele, wiele lat, przez niemalże 60 lat w Karabachu, który był taką enklawą zamieszkaną przez Ormian, obwodem autonomicznym, zamieszkałym w większości przez Ormian, znajdującym się na terytorium Azerbejdżanu. Chodzi mi oczywiście o Azerbejdżańską Socjalistyczną Republikę Radziecką w czasach Związku Radzieckiego. Przez lata był tam spokój, to znaczy sobie współistnieli Ormianie, Azerowie. Ten skład etniczny tam się wahał, zmieniał. Owszem, na początku było więcej Azerów, ale później coraz więcej tych Azerów w ramach naturalnych migracji, które w Związku Radzieckim też się odbywały, czyli niewymuszonych przez jakieś represje, dyskryminacje czy prześladowania, ale naturalnych ruchów migracyjnych. Do tych Ormian stało się tam nieco więcej. Początkowo to była proporcja pół na pół, później się okazało, że Ormian jest tam w tym Nagornym Karabachu, w tym obwodzie autonomicznym 70% mniej więcej, a Azerów jakieś 30%. Azerowie żyli w takiej równinnej części, stepowo równinnej części Nagornego Karabachu, Ormianie żyli w takiej bardziej górskiej, ale też Azerowie zamieszkiwali raczej mniejsze miejscowości, a Ormianie zamieszkiwali miasta, w tym stolice tego obwodu Stepanakert, kilka innych miast tam się znajdujących. Cała koncepcja tego, żeby ta enklawa ormiańska trafiła do Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, narodziła się jeszcze w głowie Władimira Lenina. Na początku lat 20. Ja przypomnę, to dzieje są dość skomplikowane tego regionu, ale tam była, istniała, została powołana Zakaukaska Federacyjna Republika Socjalistyczna początkowo, która miała jednoczyć wszystkie liczne bardzo narody Kaukazu, w tym Kaukazu Południowego, ale w pewnym momencie Lenin
tak czy inaczej, czy wynikało to z założeń ideologicznych, czy wynikało to z kwestii geopolitycznych, rachunków geopolitycznych, to już rzecz sporna, ale musiał znaleźć jakiś model relacji z Atatürkiem, czyli z Mustafą Kemalą Paszą po rewolucji republikańskiej, republikańsko-demokratycznej, tak to nazwijmy, w Turcji, obaleniu Imperium Osmańskiego. Mamy do czynienia z taką nacjonalistyczno-republikańską Turcją, przypominam, czyli z Turcją pod rządami Atatürka. Atatürk, choć oczywiście nie był żadnym socjalistą, rzecz jasna, choć oczywiście był ideowo odległy od rodzącego się państwa radzieckiego, no to jednak był z oczywistych względów bliższy niż państwa zachodnie, państwa imperialistyczne wówczas z rewolucją walczące. No więc, aby zapewnić sobie spokój na tym froncie kaukaskim, Lenin musiał w pewnym momencie iść na pewne koncesje, a koncesje te polegały, jedną z takich niewielkich koncesji było to, że właśnie ten Karabach znalazł się na terytorium rodzącej się azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Dlaczego? Co ma Turcja do Azerbejdżanu? Ano to, że to jest praktycznie jeden naród. Znaczy Azerowie i Turcy w sensie językowym, w sensie kulturowym, wyznaniowym też w dużej mierze do tej pory czują się częścią takiego wielkiego narodu tureckiego czy tureckojęzycznego, jednej dużej formacji kulturowej, cywilizacyjnej. I to widać zresztą do dziś w tym konflikcie, współczesnym już całkiem, te więzi ich łączące. I następnie, no tak jak mówię, skoro istniał Związek Radziecki, to tak jak w przypadku innych granic, które tam były wyznaczone nieraz w sposób nie do końca zgodny z tymi podziałami etnicznymi, skoro było to jedno państwo, nikt nie widział problemu, prawda, w funkcjonowaniu sobie takiej enklawy, takiego obwodu. No, oni wszyscy żyli w jednym państwie i żyli w sposób pokojowy, czyli model polityki radzieckiej, polityki narodowościowej radzieckiej przez wiele, wiele lat się sprawdzał. I winnym tego, że ten model zaczął się kruszyć powoli, a w końcu doprowadził też do tragedii pod koniec lat 80., był oczywiście grabarz państwa radzieckiego, czyli Michał Gorbaczow. Michał Gorbaczow w roku 88, czyli jeszcze na 3 lata przed oficjalnym rozpadem Związku Radzieckiego, dopuścił do tego, że w Azerbejdżanie, w ówczesnej Azerbejdżańskiej Republice Radzieckiej, pojawiły się pierwsze zamieszki na tle etnicznym, które bardzo szybko się przechodziły w czystki etniczne. A dlaczego ja mówię tutaj o tym, że winien jest Gorbaczow? No, ktoś mógłby powiedzieć, że no dobra, to były jakieś naturalne ruchy, naturalne rodzące się etnonacjonalizmy. Nie, bo kierownictwo w Moskwie pod przywództwem Michaiła Gorbaczowa zgodziło się na powstawanie tak zwanych frontów narodowych w poszczególnych republikach radzieckich. Czyli to oni w Moskwie dali zielone światło na rozwój nacjonalizmu, etnonacjonalizmu, przy czym tego najbardziej agresywnego, podkreślam. Nie był nacjonalizm taki, który mógł sobie istnieć w wymiarze kulturowym chociażby, prawda? W czasach radzieckich no, mieliśmy politykę korynizacji, przypomnę Lenina jeszcze, za życia Lenina, wypracowaną, która też polegała na tym, że się szanowało kulturę, język tych poszczególnych narodów, a nawet się je promowało w pewnym sensie w państwie radzieckim. Ale to było przyzwolenie na nacjonalizm separatystyczny, czyli nacjonalizm polegający na postulatach oderwania się od Związku Radzieckiego. I to był nacjonalizm oparty na takich podstawach, jak powiedziałem, niekulturowych, a etnicznych, czyli etnonacjonalizm, czasami się w jakiś taki rasizm przeradzający w różnych miejscach dawnego Związku Radzieckiego. Zielone światło poszło z Moskwy. I mamy 88 rok. Ja nie chcę tutaj rozsądzać, bo czy ja akurat jestem człowiekiem, który był uznawany przez wiele lat za kogoś, kto jest, nie wiem z jakich przyczyn, ale za kogoś, kto jest bliższy Ormianom w tym konflikcie. Ja nie jestem zwolennikiem ani jednej, ani drugiej strony tutaj, znaczy nie kibicuję i nie kibicowałem ani jednym, ani drugim nacjonalistom z żadnego z tych krajów. Natomiast faktem, że w ramach realizacji takich programów badawczych, którymi się zajmowałem, odwiedzałem państwa nieuznawane i kilkukrotnie byłem w Nagornym Karabachu, w Górskim Karabachu również, czyli znam dość dobrze ten teren.
I być może dlatego później znalazłem się przez to, to normalne w takich sytuacji, takich konfliktów, później znalazłem się przez to na liście persona non grata, czyli osób niepożądanych na terytorium Azerbejdżanu. Czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu miało taką listę, wpisało, przez sam fakt, że byłem w Karabachu, no, który no tak. uznają za terytorium okupowane przez Ormian, rzecz jasna. No? No, ale to tylko dygresja. Tak czy inaczej, są przykłady liczne, moglibyśmy tutaj nazywać konkretne miejscowości, tam, takie jak Sumgait, ale też sama stolica Azerbejdżanu, Baku, w których w tym 1988-1989 roku dochodziło do rzeczy strasznych, naprawdę. Ja rozmawiałem ze świadkami tych wydarzeń, z ludźmi już dzisiaj mocno starszymi, ale którzy pamiętają tamten czas. I wiesz, do dzisiaj jest to dla mnie jakiś taki trudny do zrozumienia fenomen, że ludzie, którzy żyli przez lata w jednym bloku na przykład, w Azerbejdżanie ówczesnym, sąsiedzi, którzy się przyjaźnili, których dzieci bawiły się razem na podwórku, z dnia na dzień nie tylko przestali się do siebie odzywać, a na przykład jedni drugim zaczynali wymalowywać na drzwiach jakieś znaki, jakieś słowa obraźliwe, a czasami oznakowywano na przykład mieszkania zamieszkałe przez Ormian w bloku krzyżem, że to chrześcijanie, a? Gdzie ten wątek religijny w ogóle w czasach radzieckich nie miał żadnego znaczenia. Dopiero nacjonalizm go przyniósł, tak jakby. Oczywiście, tak. I to było coś niesamowitego. Ci ludzie, bo tak bardzo ci, z którymi rozmawiałem, ci świadkowie tych wydarzeń, w taki ekspresywny sposób mnie opisywali, jak narastało to napięcie. Że to było z ich punktu widzenia coś przerażającego. To było też przerażające z punktu widzenia nielicznych wprawdzie, ale jednak istniejących rodzin mieszanych. To znaczy doprowadzało to do sytuacji, no, w której cała rodzina musiała się opowiedzieć po jednej lub po drugiej stronie konfliktu. Tego już etno-narodowego konfliktu pomiędzy Ormianami a Azerami, który tam funkcjonował. I to napięcie rosło przez kilka lat, tak jak mówię, za akceptacją polityczną ówczesnego kierownictwa w Moskwie, za tak naprawdę akceptacją i tolerancją ze strony Michaiła Gorbaczowa, który wyraźnie, wręcz w pewnym sensie promował istnienie tak zwanych frontów narodowych, czyli to były takie organizacje, niby organizacje społeczne, niby w ramach często lokalnych, miejscowych, republikańskich partii komunistycznych, ale organizacja o profilu wyraźnie nacjonalistycznym. I niestety duża część liderów tych państw, które później po spadzie Związku Radzieckiego ogłosiły niepodległość, duża część ich pierwszych przywódców, to właśnie byli przywódcy wywodzący się z tych frontów narodowych. Czyli przywódcy jednoznacznie nacjonalistyczni, etnonacjonalistyczni. Mamy prezydenta Elchibeja w Azerbejdżanie z jednej strony, mamy z drugiej strony Levona Terpetrosyana w Armenii i to są ludzie, którzy od samego początku tą retoryką nacjonalistyczną się bawią i grają z ogniem. Wreszcie wybucha konflikt, wybucha wojna między Armenią a Azerbejdżanem, już po rozpadzie Związku Radzieckiego oczywiście. Ta wojna dotyczy oczywiście Górskiego Karabachu. Ta wojna doprowadza z jednej strony do tego, że Ormianie ze wszystkich pozostałych obwodów, czyli regionów Azerbejdżanu, są brutalnie wypędzeni, ci, którzy jeszcze tam pozostawali. Część z nich pada ofiarą pogromów. Z drugiej strony, bądźmy obiektywni, w Karabachu jest do dzisiaj takie miasto Agdam. Nie wiem, niektórzy, którzy się piłką interesują, to może ostatnio widzieli, że Legia Warszawa przegrała z zespołem, który się nazywa Karabach Agdam i to jest mistrz piłce nożnej Azerbejdżanu. I ten Agdam to jest miasto widmo. To jest miasto pełne ruin, ja tam byłem. Ono leży w tej części równinnej Karabachu. Oczywiście w tej chwili w dalszym ciągu jest kontrolowane przez władze ormiańskie Karabachu. Nie ma tam ani żywej duszy. Wręcz no tam na przykład są takie scenki potworne jak to, że na różne sposoby, różnymi tam napisami, ale też dewastacją określoną były niszczone meczety, które były w tym Agdamie. No bo to jest dawne miasto azerskie. No? Oczywiście tam ta drużyna, rzecz jasna, nie gra w Agdamie, ale
ale jest mistrzem w piłce nożnej Azerbejdżanu, no bo dla Azerów czymś takim punktem honoru jest odzyskanie tego Agdamu. Mówię to dlatego, że ci Azerowie też zostali w sposób brutalny z dnia na dzień wypędzeni przez Ormian z kolei, z mieszkań, miast i domów, które zajmowali, czyli klasyczne czystki etniczne, taki scenariusz książkowy, to co zrobiono niszcząc Jugosławię, to samo działo się w Związku Radzieckim, w bardzo wielu miejscach, nie tylko tam, ale to jest dobry przykład. No i mieliśmy tą wojnę, która się zakończyła w roku 1994, otwartą wojnę Azerbejdżanu z Armenią. Azerbejdżan nie był jeszcze tak silnym państwem, jakim jest dziś. Ta dysproporcja między Armenią a Azerbejdżanem nie była taka ogromna. I w jej wyniku no, doszło do ukonstytuowania się Republiki Górskiego Karabachu. Tak się oficjalnie nazywa ten region. To państwo nieuznawane. Uwaga, państwo to nie jest uznawane przez nikogo, nawet przez Armenię. Czyli mieszkają tam Ormianie w tej chwili, bo nie ma tam już, nie, po czystkach etnicznych nie zostało tam w ogóle już Azerów. To państwo nie jest uznawane przez nikogo, łącznie z Armenią. Stąd często to był taki zarzut tych Ormian z Karabachu, że nawet swoi, czyli Ormianie, nie uznają ich niepodległości. A mimo, że ono jest nieuznawane, to przez wiele, wiele lat, a ściślej od roku 2008, przepraszam, od roku 98 do 2008, przez 10 lat Armenią rządził jako prezydent Robert Koczarian, który wcześniej był pierwszym prezydentem Nagornego Republiki Górskiego Karabachu. To taka ciekawostka, czyli wśród elit tych w Erewaniu, stolicy Armenii, bardzo duża część się wywodziła właśnie z Karabachu, to byli Ormianie karabachscy. Później po nim, po Robercie Koczarianie, w 2008 roku do władzy doszedł w Armenii, mówimy cały czas o Armenii, Serzh Sarkisian. Serzh Sarkisian też pochodził z Nagornego Karabachu. Niektórzy mówili, że przez 20 lat Armenią rządził tak zwany klan karabachski. Klan karabachski rozumiał problem Karabachu, prawda? I ten klan karabachski w 2017-18 roku zaczął się dogadywać za pośrednictwem takiej powołanej przez OBWE grupy kontaktowej dotyczącej rozwiązania tego konfliktu, zaczął się powoli dogadywać o tym, że można by było niektóre niezamieszkałe, opuszczone obszary Nagornego Karabachu oddać Azerom w przyszłości. Niestety w roku 2018, jak niektórzy pamiętają, to już całkiem świeża historia, w Armenii doszło do kolorowej rewolucji. I Ormian z Karabachu zastąpił, jak wiele osób uważa, faworyt George'a Sorosa i innych tego rodzaju globalistów z daleka, którym jest według niektórych obecny lider, przywódca państwa ormiańskiego, Nikol Paszynian. I Paszynian stwierdził, że oczywiście te porozumienia, które wcześniej były wstępne, zupełnie zawarte przez jego poprzedników, tych, którzy rozumieli problem karabachski, że te porozumienia są nieaktualne, że one nie obowiązują, zostały zawarte przez zupełnie innych ludzi, przez rzekomych przeciwników demokracji, no bo to oczywiście w tej kolorowej rewolucji to atakowano ten klan karabachski właśnie Sarkisiana, że to że za rzekome jakieś ciągoty autorytarne. A krótko mówiąc, faworyt Zachodu, Paszynian, o czym się w ogóle o nas nie mówi, ten faworyt Zachodu stwierdził z dnia na dzień, że ten niewielki, ale jednak sukces, jakim były te wstępne porozumienia dotyczące Karabachu, zawarte z Azerbejdżanem, nic nie jest wart. Wyrzucił ten efekt tych wieloletnich negocjacji do kosza de facto. No i się zaczęło. No i po 2 latach, znaczy przez 2 lata mieliśmy ciągłe napięcia na takiej linii, tam nie ma granicy, tylko jest linia rozgraniczenia, linia zawieszenia broni funkcjonująca jeszcze od 1994 roku. Zaczęło się kilkanaście dni temu od intensywnych ostrzałów. Jedna i druga strona oczywiście obwinia się nawzajem w tym, kto rozpoczął ten ostrzał. To nie ma najmniejszego oczywiście znaczenia, kto ostrzał rozpoczął, kto cały ten konflikt rozpoczął aktualny, bo
Oczywistym jest, że prędzej czy później ten konflikt przy obecnej retoryce władz w Erewanie by wybuchnął, ale jednocześnie niestety oliwy do ognia podlewa cały czas prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, który w sposób zbyt mocny chyba popiera jednoznacznie jedną ze stron konfliktu, jaką jest z kolei Azerbejdżan. No i mamy ten konflikt, który obserwujemy teraz i który od czasu do czasu gdzieś tam w naszych też mediach się przebija, jednak jest to u nas taka biała plama gdzieś tam na mapie, niewiele osób zdaje sobie sprawę, przynajmniej tych, którzy się bliżej tym obszarem poradzieckim nie interesują, niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w ogóle taki Karabach jest i że tam się toczy tego rodzaju spór mający już historię ponad 30-letnią, licząc od rozpoczęcia się tych czystek etnicznych, czy jeszcze przed Związku Radzieckiego. I teraz to tło historyczne jest tylko wstępem do rozważań, które powinniśmy przeprowadzić odnośnie geopolitycznych już całkiem na współczesnych okoliczności tego, co się tam dzieje. Czy oczywiście destabilizacja Kaukazu Południowego, wojna azersko-ormiańska, nie jest w interesie nikogo z tych państw znajdujących się w tamtym regionie, prawda? No siłą rzeczy nie jest w interesie rzecz jasna samych Ormian, nie jest w interesie samych Azerów. Powiem krótko dlaczego. No Ormian, dlatego że Ormianie i sama Armenia niestety to państwo bardzo słabe, państwo, z którego większość ludności tak naprawdę wyemigrowała. Podam tutaj ciekawą statystykę. W Armenii żyje jakieś 1 300 000 w tej chwili mieszkańców, że ona się prawie całkiem wyludniła. A w samej tylko Rosji, a nie liczę innych krajów, tej diaspory ormiańskiej w wielu krajach europejskich, w krajach Zachodu, ale w samej tylko Rosji żyje 1 800 000 Ormian. Czyli zdecydowanie więcej niż w kraju, z którego pochodzę. No. W Nagornym Karabachu żyje około 200 000 osób w tej chwili, no tyle, że też wielu z nich tak naprawdę przebywa albo w Armenii właściwej, albo w Rosji, w bardzo wielu innych krajach. I mamy słabe państwo z niewielkim budżetem, ze słabą stosunkowo gospodarką, no bo co na przykład ci przychodzi do głowy, jak słyszysz o Armenii? Jakiś produkt kojarzysz stamtąd? No, nieszczególnie. No widzisz, pewnie niewiele osób, to znaczy na pewno również nasi polscy burżua kojarzą stamtąd koniak wyłącznie, ale ten koniak, tam Ararat słynny koniak jest, ale ten koniak, fabryka tych koniaków została przyjęta przez Francuzów jakiś czas temu, także no krótko mówiąc niewiele tam jest, poza tym, że handlują owocami, warzywami, które tam są wysyłane do innych krajów poradzieckich, głównie do Rosji, to mamy tam niewiele podstaw jakiejś takiej realnej gospodarki. Ja już nawet nie mówię o sektorze państwowym, który tam nie istnieje. Czyli istnieje tylko i wyłącznie sektor prywatny. No i mamy z drugiej strony Azerbejdżan. Można było powiedzieć, że ten Azerbejdżan to mógłby teoretycznie, biorąc pod uwagę, że jego budżet obronny jest większy od całego budżetu Armenii, całego budżetu państwa armeńskiego. I ten budżet się opiera głównie oczywiście na dochodach z firmy Socar, czyli z firmy zajmującej się państwowej w dużej mierze, która zajmuje się wydobyciem gazu i odrobiny również ropy naftowej na Morzu Kaspijskim, czyli jest potęgą naftową, gazowo-naftową, energetyczną Azerbejdżan, mógłby tą Armenię zdmuchnąć w ciągu paru dni. Tak? Mhm. A nie robi tego z prostej przyczyny. Armenia jest członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli organizacji obronnej, w której wiodącą rolę odgrywa Rosja. Armenia jest państwem, w którym stacjonuje 102 baza armii wojsk rosyjskich, wojsk Federacji Rosyjskiej, duża baza w miejscowości Gyumri, a jednocześnie Armenia jest też państwem, którego południowa granica jest broniona, patrolowana przez rosyjskich pograniczników. Jak popatrzycie na południową granicę, to ta południowa granica będzie to granica oczywiście z Turcją. Między Turcją a Armenią oczywiście nie ma żadnych stosunków. Tam jest taka przykra dla Ormian sytuacja. No, symbolem Armenii jest ta góra Ararat, tak jak ten koniak się nazywa, prawda? Słynna góra.
Kaukazu Południowego. Jak siedzisz sobie w Erewaniu, to widzisz tą górę Ararat, bo ona jest tam kilkadziesiąt kilometrów, a to jest ogromny szczyt. Górę, która jest symbolem Armenii, która jest tam na wszystkich ich jakby pamiątkach, suwenirach, banknotach, monetach i tak dalej. Ale nie można tą górę pojechać. Dlaczego? Bo ona jest w Turcji. Ona jest już na terytorium Turcji, prawda? A z Turcją granica jest zamknięta. A z Turcją granica jest zamknięta też z prostej przyczyny, to nawet polski Sejm na ten temat kiedyś debatował. Otóż no, Turcy niezbyt ładnie zapisali się w historii Ormian, bo w 1915 roku doszło do pogromów Ormian. No, właściwie można powiedzieć, że do ludobójstwa, to mówmy otwarcie, że no, nawet nasz polski Sejm uznał to już chyba 15 lat temu za przejaw ludobójstwa. Jeden z pierwszych przykładów ludobójstwa, powiedzmy, w Europie i w pobliżu, no to teoretycznie już tam jest Azja, ale w pobliżu Europy, no bo oczywiście z ludobójstwami w Afryce dokonywanymi przez białych kolonistów mieliśmy do czynienia, czy w Ameryce dużo wcześniej, ale to było takie masowe rzeczywiście zabójstwo, likwidacja, eksterminacja Ormian żyjących na terytorium Imperium Osmańskiego, czyli Turcji. No? Tam szacunki są różne. Oczywiście Turcja nie uznaje tego, że to było ludobójstwo. Klasyczna historia. No i w efekcie tego stosunki między Armenią a Turcją są zamrożone. No i w sposób jasny Turcja popiera Azerbejdżan. Mówiłem o tych przyczynach kulturowych, językowych. Właściwie Turcy twierdzą, że to jest jeden naród. I tu mamy bardzo niebezpieczne zjawisko, bo oba te narody, oba te kraje, i Azerbejdżan, i Turcja, od czasu do czasu wykorzystują taką niebezpieczną retorykę tożsamościową, która tylko ten konflikt pogłębia. No, na przykład Ormiania, w ślad za nimi niektórzy polscy, w szczególności prawicowcy, opowiadają, że jak popatrzymy na mapę, to Armenia jest jedynym skrawkiem, wąskim skrawkiem ziemi, który oddziela dwie ogromne części świata muzułmańskiego. Czy oni się tutaj wpisują w te tezy Samuela Huntingtona i innych amerykańskich neokonserwatystów o tym, że jest jakieś zderzenie cywilizacji i że oni tutaj są przed murzem, a właściwie małym murkiem dzielącym dwie ogromne masy świata muzułmańskiego. I tym próbują sobie pozyskać sympatię też w tych kręgach, Ormianie w tych kręgach skrajnie prawicowych czy fundamentalistycznych chrześcijańskich w Europie. Z drugiej strony mamy Azerów, którzy też od czasu do czasu idą w stronę takiej retoryki, że my tutaj jesteśmy częścią wielkiego Turkestanu, który sięga od Stambułu na zachodzie aż po tak zwany wschodni Turkestan, czyli Xinjiang, prowincję zachodnią Chin. I też mają takie rojenia, prawda, o wielkości oparte na mitologii często, bo to jest często taka mitologia, opowiadanie bajek o jakichś tam wspólnych korzeniach, wspólnym pochodzeniu i tym podobnych rzeczach. Tak. Mity historyczne, nie? I to wszystko jest niebezpieczne, bo to wzbudza emocje jeszcze większe. Jeszcze większą nienawiść, jeszcze większą przepaść między tymi ludźmi. I teraz co do otoczenia, no to tak jak mówiłem, ani dla Ormian, ani dla Azerów to wszystko nie jest korzystne. To zaognienie tego konfliktu. Nie jest to korzystne również dla Rosji. Tu nie ma żadnej wątpliwości, bo w Rosji mówiłem, że mieszka 1 800 000 Ormian, ale mieszka też 700 000 Azerów. I już latem, jeszcze zanim wybuchł ten konflikt obecny, mieliśmy do czynienia w kilku miastach, głównie w Moskwie, w dużych miastach rosyjskich, do czynienia z regularnymi bitwami pomiędzy Azerami a Ormianami. To diasporami tam mieszkającymi. Czyli to są też silne lobby, one są silne w niektórych sektorach gospodarki, oczywiście też w handlu głównie, prawda? Więc no nie jest to dobre z punktu widzenia stabilności i bezpieczeństwa w Rosji. Ja już nie mówię o tym, że tworzy to taki punkt zapalny na tym miękkim podbrzuszu Rosji, no bo Armenia wprawdzie nie graniczy z Rosją, jest rozdzielona od Rosji Gruzją, ale Azerbejdżan z Rosją graniczy i gdyby tam wybuchł jakiś większy konflikt, to by się to niestety mogło też rozlewać na drugą stronę Kaukazu, czyli tą północną stronę Gór Kaukaskich, czyli już na terytorium rosyjskim. No? Rosja na pewno tym nie jest zainteresowana. Zresztą Brzeziński, Zbigniew, którego tu często wymieniamy jako przykład strategii szczerego jastrzębia, prawda? Który szczerze ujawnią niektóre
plany siania chaosu w różnych regionach świata w swoich książkach. To Brzeziński pisał, że to właśnie też trzeba tam zbałkanizować, jak on to określił, to zbałkanizować ten Kaukaz, żeby Rosja była zajęta tym problemem i nie miała siły na rzekomą ekspansję na innych kierunkach. Nie? Czyli to miałoby być osłabienie Rosji. Mhm. Na południe mamy co? No tam jest jeszcze na południe Iran. Wiele osób o tym zapomina. No i znów destabilizacja tego obszaru i na przykład wejście tam w ramach tej destabilizacji jakichś sił czy to amerykańskich, czy zachodnich, mogłoby też stanowić zagrożenie dla Iranu. Kolejne. Iran notabene też ma swoją tą mniejszość azerską. W sumie chyba niewiele osób wie, ale w tej chwili Ajatollah, sprawujący władzę, najwyższy przywódca duchowny Iranu, ale Ajatollah Ali Khamenei jest na dowości azerskiej właśnie. On jest z Azerów irańskich właśnie, północno-irańskich. Tam też mógłby się zacząć kocioł, gdyby ten kocioł ogarnął południowy Kaukaz. Moim zdaniem to wszystko też nie jest w interesie Turcji. Być może tam Erdoğan z tego nie do końca sobie jeszcze zdawać sprawę, ale to też nie będzie w interesie Turcji. Chodzi o to, żeby Rosję i Turcję skłócić, jak to kiedyś robiono. Ja przypomnę wiek XIX. W wieku XIX Turcja była używana przez imperia zachodnie, głównie przez Imperium Brytyjskie, do uderzania i podgryzania Rosji na terenie właśnie Kaukazu i Azji Centralnej. Nie zdając sobie pewnie sprawy z tego, że to dla niej samej jest niebezpieczne, no bo jeśli, że tak powiem, wezmą się za głowy Turcja z Rosją na tym obszarze, a to może być nieuniknione, bo Rosja będzie musiała swoje zobowiązania wobec Armenii wypełniać, która jest członkiem, tak jak powiedziałem, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Turcja będzie stała murem za Azerbejdżanem w przypadku zaognienia tego konfliktu. I co? I mamy zderzenie dwóch istotnych państw. Mhm. I Rosji. A jak tam będzie zderzenie, to rykoszetem pójdzie też zderzenie interesów tych dwóch krajów na Bliskim Wschodzie, w Afryce, rozmawialiśmy dopiero niedawno o Libii, to również tam, bo tam się te interesy też od razu by zderzyły. Więc gdzie dwóch się bije, tam kto? Tam trzeci korzysta. No. Kto może skorzystać? No, tak jak obserwujemy sobie ten konflikt, no to tak, układanka jest dość skomplikowana. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych oczywiście. Stany Zjednoczone, wszyscy wiemy, że to trzeba było odrębną audycję poświęcić, pewnie temu, może poświęcimy, jeśli słuchacze zechcą, omówienie tego, co się dzieje tam przy okazji kampanii wyborczej, ale mają w tej chwili swoje problemy i załóżmy, że nie są w tej chwili zbyt mocno zaangażowane w ten konflikt na południowym Kaukazie. Ani po jednej, ani po drugiej stronie. Takie komunikaty wysyłają bardzo ogólne, pojednawcze, ale mamy inne państwo, które realizuje tradycyjnie agresywną politykę na Kaukazie i jest to Wielka Brytania. Czy bardzo wiele osób twierdzi, że za tym podgrzewaniem nastroju w Ankarze, czyli tym popieraniem bezpośrednim Azerbejdżanu w tym konflikcie, za taką wojującą retoryką stoją właśnie Brytyjczycy? Jest tutaj taka teoria, być może uzasadniona, że związane jest to z tym, że kilka miesięcy temu, latem, nowym szefem MI6, czyli wywiadu brytyjskiego, został Richard Moore, który jest turkologiem, specjalistą od Turcji i Kaukazu Południowego i który wcześniej był znany z takich właśnie opinii, że trzeba tam zniecić pożar na tym południowym Kaukazie, bo to zaangażuje Rosję i osłabi Rosję. No taki był jego pogląd, ale znany był też z tego, że jak był ten pucz w Turcji w roku 2014, to on w sposób jednoznaczny poparł Erdoğana, czyli jakby próbował wkupić się w łaski Erdoğana. Już dawno, wtedy był tą ambasadorem i niewykluczone, że w dalszym ciągu ten człowiek zachowuje spore wpływy w Turcji, czyli może podpowiadać różne rzeczy, które w efekcie później się dla Turcji okażą niekorzystne, ale on w sposób świadomy będzie tam podgrzewał, czy jego ludzie, może nie on bezpośrednio, ale jego ludzie podgrzewał temperaturę tych różnych emocji, które w Turcji panują. Mamy z drugiej strony Francję. No Francja po pierwsze znajduje się w konflikcie z Turcją, jak wiemy, bardzo głębokim. To dotyczy tam Libii, ale dotyczy też tego, że Francja popiera z kolei Grecję w konflikcie turecko-greckim o
złoża gazu ziemnego w wschodniej części Morza Śródziemnego. Więc Francja tu jednoznacznie opowiada się po stronie Armenii. To jeśli chodzi o kluczowych graczy, którzy się wypowiadają, wygląda mniej więcej tak. Na szczęście, muszę pochwalić, chociaż my nie chwalimy tych ludzi na antenie i może to nie jest pochwała, co pewna ironia. Na szczęście polskie władze jeszcze się nie opowiedziały po żadnej ze stron, bo w moim przekonaniu w tym konflikcie po żadnej ze stron się opowiadać nie wolno, a kibicować trzeba po prostu temu, żeby powróciło tam status quo. Dlaczego ja mu powróciło status quo? Bo ja uważam, że sytuacja zamrożenia tego konfliktu, że to jest konflikt tego rodzaju, który można tylko i wyłącznie zamrozić. Czy to nie jest konflikt rozwiązywalny? Znaczy, w momencie, kiedy to szersze zjawisko, szerszy temat, ale w momencie, kiedy przelała się określona ilość litrów czy hektolitrów krwi na przestrzeni lat, to nie jesteś w stanie przekonać tych ludzi, którzy tam żyją. No dobra, to teraz sobie żyjcie w jednym państwie, bądźcie znów sąsiadami, tak jak kiedyś. No tak. Nie, to musi minąć czas. To wiesz, to tak jakby, słuchajcie, tak jakby po II wojnie światowej powiedzieć Polakom, że no dobra, to tych Niemców nie wysiedlajcie, to teraz bądźcie dobrymi sąsiadami. Ja nawet mówię o Niemcach, którzy nie mieli żadnej krwi na rękach, prawda? No to nadal jednak jest ta kwestia właśnie kulturowa. To jest ten sam naród. To musi... Czas musi minąć po prostu. No? Czas musi minąć i no te w ogóle powstały całe takie dziedziny nauki związane z konfliktologią, ale które właśnie na bazie psychologii, na bazie różnych metod walki ze stereotypami opracowują dopiero programy, w jaki sposób można przestać się nienawidzić. Nie? Ale to wszystko jest długotrwały proces. Znaczy, ktoś powiedział, chyba nawet mądrze, że jedynym wyjściem, żeby tam zrobić porządek, to znaczy, żeby przestało istnieć zagrożenie oparte na etnonacjonalizmie, byłoby albo włączenie całego tego obszaru do Rosji, albo włączenie całego tego obszaru do Turcji. Znaczy mówię i Armenii, i Azerbejdżanu, i Gruzji, no wszystkich tych państw. A. Czyli krótko mówiąc, włączenie ich do państw wielonarodowych. No bo dopóki będą to państwa narodowe, dopóty będą tam tkwiły te emocje. No właśnie takie mniejsze, można powiedzieć, grupy etniczne, narodowe, które właśnie będą niezadowolone z tego, że żyją w państwie narodowym, które nie jest ich, że tak powiem. Oczywiście. Dlatego to też jest szersze zjawisko, do szerszej może też kiedyś dyskusji, że państwo narodowe na tych obszarach niegdysiejszych wielkich państw, na przykład Związku Radzieckiego, jest z natury rzeczy etnonacjonalistyczne i a to samo widzimy, nie musimy daleko szukać, my dzisiaj mówimy o Kaukazie Południowym, ale to sobie przeanalizujcie, co się stało w krajach bałtyckich, gdzie dzisiaj maszerują wielbiciele Waffen-SS dywizji tamtejszych, prawda? Co się stało na Ukrainie, gdzie mamy neobanderowców, o Białoruś na szczęście tu jest wyjątkiem chlubnym, ale generalnie rzecz biorąc, to mamy do czynienia, niestety w tych wszystkich krajach poradzieckich, w tych małych państewkach narodowych, to mamy do czynienia z etnonacjonalizmem, rasizmem nawet, z takim szowinizmem skrajnym, z dyskryminacją wszelkich mniejszości. Niestety to są efekty oczywiście też pracy bardzo wielu aktorów czy graczy zewnętrznych, którzy podgrzewali, dolewali oliwy do ognia i finansowali wręcz te nacjonalizmy na tym obszarze poradzieckim. Nie bez winy jest tutaj Polska, przecież ja przypomnę, że był taki projekt prometeizmu jeszcze w czasach przed II wojną światową, dwójka wywiadu sanacyjnego wojskowego opracowała taki projekt, się nazywało prometeizm, taka doktryna, która miała właśnie wspierać wszystkie ruchy nacjonalistyczne, szowinistyczne na obszarze państwa radzieckiego po to, żeby je rozwalać od środka, nie? I oczywiście tam Polacy to niewiele mogli, ale ich później już w latach zimnej wojny anglosascy protektorzy, w szczególności pod koniec istnienia Związku Radzieckiego, wykorzystali ten sam model i te nacjonalizmy tam bardzo mocno karmili. No i to są tego efekty. To są tego efekty, więc dzisiaj ja myślę, że dobrze, że Polacy milczą w ogóle na temat tego Karabachu, przynajmniej ja się nie spotkałem z jakimiś wypowiedziami na ten temat, bo lepiej jest tutaj zachować milczenie i po prostu
starać się doprowadzić do sytuacji, w której jak najszybciej dojdzie do ponownego zamrożenia tego konfliktu. Taką możliwość zamrożenia tego konfliktu dałoby tylko i wyłącznie porozumienie zawarte bez żadnego Zachodu. Zachód nie powinien się tam w ogóle wtrącać, mówię tu o Wielkiej Brytanii czy o Francji, a porozumienie zawarte przez trzy kraje, które są żywotnie zainteresowane w tym, żeby tam panował pokój. Oczywiście ja mówię o krajach poza samymi uczestnikami konfliktu, czyli Azerbejdżanem i Armenią. Mam tutaj na myśli trzy ważne potęgi, co najmniej regionalne, jedną globalną, czyli Federację Rosyjską, czyli Turcję i Iran, o którym też wspomniałem. Jeśli te przywódcy tych trzech krajów, Erdoğan, prezydent Rouhani i prezydent Putin, porozumieliby się w sprawie położenia kresu temu konfliktowi, to rzeczywiście może się później może znów udać zamrozić to, co się dzieje dzisiaj między Armenią a Azerbejdżanem, ale podkreślam, jest bardzo wiele podmiotów na świecie, głównie Wielka Brytania w tym konkretnym przypadku, która będzie robiła wszystko, żeby ten konflikt przeszedł do fazy gorącej po to, aby uderzyć. I uderzyć nie tylko w interesy Rosji czy w stabilność Rosji na tym południowym jej podbrzuszu, ale uderzyć też tak naprawdę w efekcie i po Iranie, i po Turcji nawet. Więc są jak zwykle, powiedzmy, nie, użyjmy starego słowa, ale w dalszym ciągu aktualnego, są na świecie podżegacze wojenni, tym razem są to podżegacze wojenni zewnętrzni, najczęściej ci, którzy gdzieś tam z daleka z cygarem w ręku obserwują sobie i projektują różne konflikty. W bezpiecznej odległości, a później tylko na gotowe przychodzą i zbierają, co mogą. Tak, tak. I to są dzisiaj pewnie jacyś popijający whisky i popalający cygara Brytyjczycy. Gdzieś właśnie spokojnie schowani w gabinetach londyńskich, którzy zacierają ręce w momencie, gdy pada każdy wystrzał pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Niestety już zaczynają się pojawiać ofiary cywilne. Niestety już, jak zawsze w takim konflikcie, te ostrzały no, nie są takie precyzyjne. Tam broń jest tam różna, tam jest broń często też już dość zużyta, stosowana, więc giną też całkowicie niewinne osoby, w sensie będące cywilami, nie będące żołnierzami tam. I to jest najgorsze, dlatego tak jak mówię, paradoksalnie ja bym się tutaj opowiadał za tym, żeby nic nie zmieniać, po prostu wrócić do status quo, wrócić do zamrażania konfliktu. Bo są na świecie takie konflikty, to nie jest jedyny, ale są na świecie takie konflikty, które nie są rozwiązywane. Przynajmniej na tym etapie. No chyba, żeby się odrodził, znów wracam do tej teorii, o której niedawno czytałem, żeby się odrodził Związek Radziecki, to rozwiązałoby wszystkie kłopoty. Ale to oczywiście na tym etapie nierealne. Więc tak to wygląda w pewnym skrócie, bo ta mozaika tam jest bardzo skomplikowana, a ja uważam, że my musimy być świadomi istoty tych konfliktów toczących się z dala od naszych granic, po to, żebyśmy mieli przede wszystkim świadomość tego, w jaki sposób działają różnego rodzaju gracze zachodni, często promowani w bezwiedny sposób. No tego Paszyniana, o którym wspomniałem, aktualnego lidera, przywódcy Ormian, no tak naprawdę Zachód, popierając kolorową rewolucję w 2018 roku, dwa lata temu, przyniósł do władzy, doprowadził do objęcia przez niego władzy w Armenii, a myślę, że gdyby u władzy nadal znajdował się ten klan karabachski, o którym wspomniałem, dobrze rozumiejący kruchość tej sytuacji tam w Karabachu, to być może w tej chwili nie mielibyśmy tej wojny. Jestem prawie pewien, że sytuacja byłaby dużo lepsza. No a z kolei prezydent Azerbejdżanu, tu się chyba nie myli, chociaż można mieć różne zdanie na temat jego wypowiedzi, jego ogólnej działalności politycznej, ale prezydent Ilham Aliyev powiedział nie tak dawno, że to, co się, mniej z pamięci zacytuję, że to, co teraz próbowano zrobić na Białorusi, udało się dwa lata temu w Armenii,
zwyciężył George Soros, globaliści, doprowadził do przejęcia władzy przez swoich ludzi i teraz mamy tego efekty. To są ostatnie słowa z ostatnich dni komentarza do polityki Paszyniana, polityki Ormian, wypowiedziane przez Ilhama Alijewa, prezydenta Azerbejdżanu. Być może jestem niestety trochę racji przy całej też sympatii, bo moglibyśmy dużo rozmawiać na temat w ogóle pewnych idei tam wśród Ormian funkcjonujących, na przykład takiego ruchu Dashnak Tsutun, tak zwanych Dashnaków, którzy byli socjalistami, socjalistami jednocześnie powiedzmy takimi narodowo wyzwoleńczymi, patriotycznymi socjalistami ormiańskimi przez lata. Bardzo ciekawy ruch. Ci Dashnacy, oni dzisiaj są słabi, ale oni oczywiście teraz popierają, walczą i to nawet jako ochotnicy podobno zgłaszają się do armii ormiańskiej, walczą z tymi Azerami tam, ale no wszystko jest bardziej skomplikowane i myślę, że warto przede wszystkim patrzeć na to, zawsze zadawać sobie to stare, klasyczne pytanie, kto na danym konflikcie skorzysta. Na tym konflikcie niestety w ostatniej kolejności mogą skorzystać ci, którzy są bezpośrednio w ten konflikt zaangażowani, czyli Ormianie i Azerowie. Ja bym chciał tylko jeszcze tak zauważyć właśnie, że z tych paru ostatnich audycji, jakie my tu mamy, no to wynika swego rodzaju taki schemat, którego mam wrażenie właśnie taka nasza mainstreamowa lewica kompletnie nie zauważa. Czyli mamy właśnie przykłady różnych takich może dalekich od ideału państw. W tych państwach są jakieś tam właśnie ruchy takie odśrodkowe, które chcą właśnie jakichś radykalnych zmian. Dochodzi do jakichś kolorowych rewolucji. Właśnie cała ta zachodnia lewica wspiera, a po fakcie już okazuje się, że cała ta kolorowa rewolucja to im właściwie nie chodziło o żadną tam demokrację ani nic, tylko to w ogóle są jacyś nacjonaliści, jacyś w ogóle naziści, nie wiadomo co. I ponadto okazuje się, że cały ten no, daleki od ideału model, jaki był do tej pory, on jakoś to trzymał wszystko w kupie. A właśnie jak do władzy dochodzi nacjonalizm z jednej strony, to wszystkie te gorsze, znaczy gorsze, słabsze jakby narodowości, jakieś grupy etniczne, które mieszkają w danym kraju, zostają kompletnie zepchnięte na margines. Właśnie jak mówiłeś, czy to w tych krajach bałtyckich, jeśli się nie mylę, mniejszość rosyjska jest chyba bardzo dyskryminowana? Nawet nie ma obywatelstwa, tak? To są takie apatrydzi, czyli ludzie pozbawieni praw obywatelskich, to sobie wyobraźcie, oni są pozbawieni praw wyborczych, praw obywatelskich. To też na odrębną dyskusję, ale to jest no, kilkanaście procent mieszkańców Łotwy czy Estonii. Na Litwie na szczęście ten problem rozwiązano, ale Łotwy czy Estonii to są ludzie bez praw na przykład wyborczych, no? Bez państwowca. No to jest też w ogóle temat, którego się jakby nie bierze pod uwagę w mainstreamowych mediach, ani w takiej dyskusji właśnie na tej umiarkowanej, takiej europejskiej, fajnej lewicy. To jest też bardzo ciekawe, bo na przykład temat Rosji pojawia się dosyć często, że tam prawa osób LGBT są łamane i tym podobne. No moim zdaniem to jest bardzo źle, że są łamane, a tylko że wielka szkoda, że zupełnie właśnie przemilczane jest to, że zaraz obok są łamane prawa ludzi w ogóle, po prostu ze względu na ich narodowość. To ja zawsze przypominam, nie będziemy wymieniać, bo to szkoda reklamować, ale powiedzmy, że w Polsce była taka część do dzisiaj chyba aktywnej formacji czy środowiska trockistowskiego, które z uporem maniaka, znaczy jeden z takich intelektualnych guru tego środowiska, z uporem maniaka pisał jeszcze chyba w 90-tych latach książki, gdzie peany mogliśmy odnaleźć na cześć Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, UN, UPA, czy Ukraińskiej Powstańczej Armii, czyli krótko mówiąc banderowców, czyli kolaborantów nazistowskich wychwalano jako ruch wręcz narodowo-wyzwoleńczy. Znaczy lewica, niestety, lewica, duża część lewicy tej i ten mainstreamowej, i tej trockistowskiej, no trockistowskiej to z przyczyn historycznych, ale tej mainstreamowej lewicy, czy tej takiej już, no, ja bym powiedział pseudolewicy, bo to za lewica typu Partia Razem, no to niestety robią w tej chwili coś takiego, co, znaczy oni w dalszym ciągu walczą ze Związkiem Radzieckim. No? Uwaga, że to w dalszym ciągu ich tożsamość jest głównie antyradziecka
Nieważne, oni poprą każdego. Oni będą popiali i zachwycali się neonazistami różnego rodzaju, autorami czystek etnicznych, masakr, byleby tylko zaszkodzić, byleby tylko skrytykować Związek Radziecki i ewentualnie zaszkodzić jeszcze na dodatek współczesnej Rosji. To jest podejście do polityki wschodniej. I jak słyszę, czy czytam o kolejnych inicjatywach, no tu bardzo dużo i chwała całej ekipie, całemu radiu za poruszanie tematu Białorusi w obiektywny sposób, ale jak słyszę, że właśnie tego rodzaju ugrupowania razem jakieś tam organizowały wręcz demonstracje z poparciem dla tak zwanej opozycji na Białorusi, no to opadają ręce, no bo to jest po prostu zaprzeczenie jakiejkolwiek lewicowości, no ale to już powiedzmy taką mamy, nie powiem lewicę, taką mamy pseudolewicę w Polsce, jak słusznie zauważyłeś, która albo po prostu ma takich sponsorów, którzy tego rodzaju ruchów wymagają, albo, nie wiem co gorsze, albo jest po prostu, składa się z ludzi o tak ograniczonych horyzontach i niewielkiej wiedzy na temat tego, co się dzieje za naszymi opłotkami, czyli poza Polską, że tego typu błędy robią. Ja już nie wiem, co głupota, czy... No, myślałbym, że nawet jedno i drugie, ponieważ z jednej strony były tam różne badania prowadzone, jeśli się nie mylę, Monika Karbowska o nich tam opowiadała, że są całe opracowania o tym, jakie to właśnie powiązania są wszelkich takich ruchów okołolewicowych z niemieckimi fundacjami, a z drugiej strony były też przecież sondaże, gdzie wychodziło, że elektorat tej właśnie naszej, powiedzmy, lewicy jest w zasadzie bardziej liberalny niż elektorat na przykład Koalicji Obywatelskiej, co jest już kompletnym absurdem moim zdaniem. Więc myślę... Rolą lewicy zawsze, według mnie, to było, aby w przeciwieństwie do większości innych ugrupowań, w przeciwieństwie do tak zwanych populistów, takich klasycznych tych prawicowych populistów, to rolą lewicy było z reguły to, żeby również prowadzić akcję kształceniową, ją uświadamiającą. I w zakresie oczywiście klasowej, świadomości klasowej, tradycyjnie, no ale rolą tradycyjnej lewicy, czy to w Polsce, czy to w krajach europejskich, było też uświadamianie. Lewica była jedną z niewielu formacji, do dzisiaj częściowo jest, mówię o takich autentycznie lewicowych ugrupowaniach europejskich, gdzie odbywają się dyskusje na tematy nawet jakieś tam bardzo odległe, jakichś właśnie konfliktów w odległych, egzotycznych miejscach świata, gdzie mamy do czynienia z inną narracją niż ten mainstream. A u nas to kompletnie zamarło. Znaczy zamarło. U nas to właściwie poza takimi enklawami jak radio i jego środowisko, no to nie ma o tym gdzie porozmawiać, bo albo część lewicy, ja to rozumiem, no, część lewicy, którą skądinąd szanuję, jest skoncentrowana wyłącznie na tych sprawach krajowych, społecznych, lokatorskich i robią kawał dobrej roboty, tylko że ja też im zawsze powtarzam, że no niestety trzeba też brać pod uwagę kontekst ten międzynarodowy różnych zjawisk. To, że na przykład u nas, często się zdarza, że to, że u nas na przykład stosowane są takie, a nie inne metody brutalne późnego kapitalizmu, to jest w pewien sposób związane, może nie z Karabachem akurat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, ale z procesami globalnymi, których świadomość trzeba mieć. Czyli dlatego uważam, że też te nasze dyskusje, mam taką wielką nadzieję, że te nasze dyskusje parę osób mogą zainteresować tymi kontekstami międzynarodowymi sytuacji, w których się znajdujemy tutaj, bo to jest jedna z najważniejszych części tożsamości lewicy, znaczy prawdziwy działacz, moim zdaniem, lewicowy, ale też prawdziwy sympatyk lewicy powinien być ciekawy, krytycznie i otwarcie patrzący na świat. Nawet na te zjawiska, które się wydają egzotyczne czy odległe nam. No myślę, że temat jest generalnie wyczerpany, więc myślę, że powoli będziemy kończyć. Chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom, którzy słuchali właśnie dzisiejszej audycji. Chciałbym podziękować też Tobie, Mateuszu, za wszystko, co nam tutaj przekazałeś. Dzięki, dziękujemy też słuchaczom. No i gdyby były sugestie dotyczące różnych właśnie miejsc,
na mapie naszego świata, też tych odległych czy różnych tych zjawisk międzynarodowych, to może zaprośmy też słuchaczy do proponowania tematów, które chcieliby usłyszeć na antenie. Na pewno umieścimy różne ogłoszenia i tym podobne na naszym Facebooku. Przypominamy też, że mamy kanał na YouTubie i naszych audycji właśnie można słuchać w tych trzech miejscach, to znaczy tych dwóch oraz na Radio FAFR. Zapraszamy też tak na przyszłość, ponieważ dzisiaj już kończymy, do pisania komentarzy oraz zadawania pytań słuchaczom, ponieważ większość naszych audycji odbywa się live, więc może dochodzić właśnie do swego rodzaju dialogu. No ale dobrze.